Gościem Radia 5 Państwa, gościem Medyta Gimera, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień Święta, dobry. święta i po świętach Pani Rzecznik, jak te święta wyglądały w Waszych policyjnych statystykach? Święta Bożego Narodzenia na drogach Powiatu suwalskiego upłynęły bezpiecznie. Odnotowaliśmy w tym czasie sześć kolizji drogowych i jeden wypadek. Chciałabym jednak zaznaczyć, że te kolizje drogowe miały miejsce w Wigilię. Zarówno też wypadek drogowy zaistniał 24 grudnia. No i w Wigilię mieliśmy naprawdę trudne warunki na drogach. Było bardzo ślisko. Tak, faktycznie w było bardzo ślisko, te warunki atmosferyczne zmieniały się i tutaj właśnie skutkiem tego jest ten wypadek drogowy w pobliżu miejscowości Raczki, gdy 19-letni kierujący Fiatem na śliskiej nawierzchni nie zapanował nad pojazdem i wjechał do rowu w wyniku czego 83-letnia pasażerka tego samochodu z obrażeniami ciała traf trafiła do szpitala. E, święta, no to świętowanie, biesiadowanie, i w związku z tym także pani rzecznik, niebezpieczeństwo, że za kierownicą pojawią się nietrzeźwi. Tak, tak. Święta to taki okres, gdy spędzamy je tak w gronie najbliższych. Często też spożywamy alkohol. Także w tym czasie, jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierujących, y, zatrzymaliśmy ich pięcioro. To dużo, mało? Ja powiem tak. Zawsze za dużo. Zawsze za dużo. Zawsze o każdego za dużo. Natomiast jeżeli chodzi o rok ubiegły, 2010, tysiące dziesiąty, nie trzech kierujących było tylko dwóch, także no w tym roku jest ich więcej. Te kontrole policji, święta na, na drogach, one były częste? Innymi słowy, czy dużo było policjantów na naszych drogach? Na naszych drogach było dużo policjantów. Ja chciałabym zaznaczyć, że okres świąt jest to okres takiej wzmożonej pracy policjantów. Znaczna ich część ze służb zewnętrznych, a więc tych, którzy pełnią służbę na ulicy, była w tym czasie w służbie. Można powiedzieć, że około 20. 23 policjantów każdego dnia mundurowych policjantów pełniło służbę na suwalskich ulicach, natomiast druga, druga część policjantów też w podobnej liczbie pełniła dyżury tak zwane domowe, czyli była pod telefonem i w każdej chwili była gotowa przyjść, aby swoje obowiązki służbowe pełnić. Jeśli chodzi o gotowość policjantów, podobnie będzie w Sylwestra, czy to już tak, tak mniej tak, zakrojona tak, akcja? Tak, Sylwestra to też okres taki wzmożonej dla nas pracy i powiem tak, no policjanci święta nie, nie, nie świętują, tak, i, i te okresy są dla nich zawsze, zawsze, zawsze po prostu w tym czasie jest ich więcej I, i, i strzegą naszego bezpieczeństwa po prostu. Mówiliśmy pani rzecznik o sytuacji na drogach, ale wiem, że w święta policjanci muszą zaglądać też do niektórych domów, tych interwencji domowych w te święta. Było dużo? W okresie świąt odnotowano 132 interwencje domowe. Były to interwencje, tak jak powiedziałam, domowe, ale to także były interwencje publiczne w miejscach publicznych. Jeżeli chodzi o 2010 rok, było ich też około 140. Także ta liczba jest podobna. W wyniku tych interwencji na izbie wytrzeźwień znalazło się 20 osób, natomiast w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia siedmiu, czyli ogólna ich liczba 27 osób do wytrzeźwienia. Jakieś zdarzenia na ulicach? Jeżeli chodzi o zdarzenia kryminalne, to okres świąt również był takim spokojnym okresem. Odnotowano cztery kradzieże zwykłe. Dotyczyły one kradzieży pieniążków lub innych przedmiotów wartościowych. Jedno przywłaszczenie mienia też dotyczyło pieniędzy. Trzy uszkodzenia mienia. Natomiast w drugi dzień świąt dyżurny Sowarskiej Komendy został poinformowany o rozboju mającym miejsce na osiedlu północ i w wyniku działań policjantów zostały zatrzymane dwie osoby podejrzane o dokonanie tego rozboju. W chwili obecnej przebywają one w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. No to wszystko na to wskazuje, że, że te święta były w miarę bezpieczne, bo te liczby jakoś tak specjalnie chyba nie przerażają. No nie. Z naszych statystyk wynika, że święta były bezpieczne. I tutaj na pewno zasługą jest właśnie ta wzmożona liczba funkcjonariuszy na, ulicy, na ulicach. Jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, to też działania funkcjonariuszy suwarskiej drogówki, którzy w okresie świąt prowadzili te działania. Mam tutaj na myśli działania. Prędkość działania, bezpieczny łykan, działania prewencyjne, które prowadziliśmy już wcześniej, Blaskowe święta. W tym czasie ukaraliśmy mandatami około 30 sprawców wykroczeń. Natomiast chciałabym podkreślić, że tutaj policjanci ukierunkowani byli na rażące naruszenia. Przepisów ruchu drogowego i tylko w takich wypadkach takimi mandatami karali, natomiast prowadzili te szereg działań prewencyjnych, aby do tych zdarzeń nie dochodziło z udziałem oczywiście kierowców i przede wszystkim pieszych. Jeśli chodzi o pracę policjantów na drogach, ona oczywiście nie zakończyła się wraz ze świętami Bożego Narodzenia, z tego co pamiętam, to zawsze po świętach także policjanci szczególnie tego pierwszego dnia po świętach prowadzą takie wzmożone. Działania sprawdzają trzeźwość kierowców i tutaj trzeba uważać, bo jeżeli ktoś świętował przez te dwa tak, dni, tak, to, to dzisiaj raczej chyba nie powinien tak wsiadać za kierownicę. Od razu. Ja chciałabym tutaj y, tak zaapelować i przypomnieć, że w polskim systemie prawnym prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo. Prowadzenie również pojazdu innego niż mechaniczny, na przykład roweru w stanie trzeźwości, to również jest karalne.